Jastrzębiu drużyna Ciarkoka Hasanok rozpoczęła batalię w pierwszej rundzie play-off Polskiej Ligi Hokeja. Niestety nie było to spotkanie zwycięskie. Rozczarowanie przeżyli m.in. kibice sanockiej drużyny, którzy w liczbie około 200 osób stawili się w środę w Jastorze. Tego wieczoru drużyną grającą bardziej konsekwentnie i nie popełniającą prostych błędów był zespół GKS-u Jastrzębie. Sanoczanie grali, jakby już przed meczem założyli, iż twierdza Jastor nie jest w ich zasięgu. Ostatecznie wynik 5-2 dla gospodarzy jest rezultatem sprawiedliwym. Dla Sanoka obydwie bramki były autorstwa pierwszej formacji, a ściślej mówiąc Martina Wozdyckiego oraz Krzysztofa Zapały. Niestety dla Ciarkoka H zabójcza była także pierwsza piątka drużyny z Jastrzębia. Danieluk Kral oraz Lipina wypunktowali nasz zespół. Bardzo nam zależało, żeby wygrać. Wiadomo, w Sanoku jest bardzo ciężki teren, tam bardzo dużo kibiców przychodzi i to jest ten szósty zawodnik. Jeden z najlepszych meczów, żeśmy zagrali w sezonie dzisiaj. Wszyscy od początku, tak jak i pierwsza piątka i w trzeciej piątce zdyscyplinowanie. To, co żeśmy sobie w szatni powiedzieli, wszyscy chłopcy wykonali na lodzie, także naprawdę dzisiaj żeśmy zagrali dobre zawody i mam nadzieję, że trzymamy taką formę w Sanoku, chociaż tak jak mówię, tam jest ciężki teren i na pewno nam nie będzie łatwo. No cieszą nas, bardzo nas cieszy to zwycięstwo i czekamy na Sanok. Určite, ja som už gadal, že ja som z toho mača nezadovolený. Neboli sme dobre dispozície a ten mač nám absolútne nevyšiel. Príčiny, dlačeho sa tak stalo, je viacero. Ja nechcem gadať tuto aj pred vami, ako ja naozaj my si ten mač rozoberieme podrobne. A určite závery z toho bendov. Čo týka brankárov, tak to je tiež, ja myslím, že dali sme Nišaj šancu Plaškevičovi a ja myslím, že tiež ničím nevynikol nad ostatnými závodníkmi, čiže tiež zapadol do toho premiéru. Ten Ročka, ja myslím, že zle nelápal. No a čo týka kibicov, je mi žal, že naozaj takú dlhú drogu merali tutaj do Jastrzębia a sme im zrobili taký žal ničným vynikom a výkonom hlavne. Ja myslím, že naozaj zrobíme všetko preto, aby u nás v Sanoku to vyglodalo inak. Biorąc pod uwagę bonus, jaki zespół z Jastrzębia wywalczył w rundzie zasadniczej oraz zwycięstwo w bezpośredniej konfrontacji, nasi przeciwnicy w play-off prowadzą już 2-0. Mamy jednak nadzieję, że po dwóch meczu w Sanoku w najbliższy piątek oraz sobotę nastroje będą zgoła odmienne i na kolejne pojedynki w Jastrzębiu udamy się z wynikiem 2-2 w konfrontacjach pomiędzy zespołami.